Transfery w Ekstraklasie, kolejny, 9 już odcinek z tej serii. Siemano, witam was na moim kanale, dzisiaj po raz kolejny zajmiemy się transferami, a uważam, że akurat ten odcinek będzie jednym z ciekawszych, dlatego że naprawdę kilka ciekawych ruchów pojawiło się w naszej lidze i wydaje mi się, że naprawdę będziecie z tego wszystkiego zadowoleni, bo zeszły tydzień obfitował w transfery, mimo tego nawet, że liga już się zaczęła, że już Ekstraklasa ruszyła, to i tak kluby cały czas poszukują wzmocnień. Jedziemy z odcinkiem. Pierwsza najważniejsza wiadomość tego dnia. Pierwsza najważniejsza wiadomość to odejście Filipa Marchwińskiego do Lecce, piłkarza, który debiutował już w 2018 roku w Lechu Poznań, jeszcze za czasów krótkich, bo krótkich, ale jednak Adama Nawałki w Lechu, zadebiutował w meczu z Zagłębiem Sosnowiec, wygranym 6-0, a nawet zdobył w tym meczu bramkę. Wtedy miał dopiero 16 lat, a później w trakcie kilku następnych sezonów był kilkukrotnie przymierzany do innych europejskich klubów, to mimo wszystko teraz trafia do Lecce, do Serie A. Lech ma zarobić na transferze 3 miliony euro plus bonusy. Mimo debiutu 6 lat temu i tak ma dopiero 22 lata, więc tak naprawdę kariera stoi przed nim otworem. Jest mistrzem Polski z 2022 roku. Jego poprzedni sezon był niezły, na pewno najlepszy spośród reszty, ponieważ no mimo wszystko i tak najlepiej radził sobie od lipca do września, bo wtedy strzelił 7 goli i zanotował 2 asysty, ale później w trakcie dalszej części sezonu również robił swoje i to był jego najlepszy sezon w karierze pod względem liczbowym. 11 goli i 6 asyst, no poprzednie również no w miarę tam jakoś wyglądały, ten 22 mistrzowski może nie był jakiś najlepszy, bo tylko 2 gole i 1 asysta, no ale mimo wszystko coś tam zawsze dokładał. Patrząc więc na te liczby, to jest odpowiedni moment, żeby tego piłkarza sprzedać, ponieważ ma za sobą jednak najlepszy sezon w karierze, a ma też dopiero 22 lata, więc jeszcze sporo czasu na rozwinięcie swojej kariery i też na pewno siebie jako piłkarza. Trafia do Lecce, gdzie już jest Marcin Listkowski, czyli piłkarz, który trafił też do Serie A z Pogoni Szczecińskiej z kolei, chociaż on akurat nie odgrywa tam jakiejś wielkiej, znaczącej roli, bo on ostatnio w zeszłym sezonie był wypożyczony do Calcio Lecco, no nie wiadomo jak to będzie wyglądało w tym sezonie i czy w Lecce będzie podstawowym piłkarzem. Jedno jest pewne, Marchwiński na pewno trafia do Serie A. W każdym razie Lecce też nie jest jakimś potentatem na boiskach włoskiej ekstraklasy, tam zajęło 14 miejsce, więc niby na 20 zespołów to jest w miarę, ale jednak tylko 3 punkty nad Frosinone, które spadło z ligi, no więc szału nie ma, że tak powiem, ale na pewno jest to zespół, w którym można się rozwijać i na pewno na to też liczy Marchwiński. Idziemy dalej, ale teraz czas na mocne transfery już do Ekstraklasy, ponieważ Widzę w Łódź ściągnął kolejnego napastnika do rywalizacji, ale napastnika, który już w Ekstraklasie kiedyś się sprawdził, mianowicie Said Hamulić trafia do Widzewa Łódź. Zostanie on wypożyczony na rok, jest kolejnym piłkarzem, który będzie próbował wypełnić lukę po Jordim Sanchezie, chociaż kilku napadziorów już mają, rywalizował będzie z Imadem Rondiciem i Hubertem Sobolem, który również został ściągnięty w tym okienku. Ostatnie półtorej roku jednak od odejścia Bośniaka ze Stali Mielec, w której występował, to jednak niestety, ale pasmo kompletnego braku sukcesów. W Mielcu pojawił się w lipcu 2022 roku i już za pół roku odszedł ze Stali, ponieważ strzelił 9 goli i zanotował 4 asysty, więc szybko pojawiły się kluby, które chciały tego piłkarza mieć u siebie, a najkonkretniejsza była Tuluza, która wyłożyła 2,5 miliona euro za Hamulicia, no ale no tam niestety sobie nie poradził. Jedyną bramkę, którą trafił, to było w rezerwach Tuluzy w lutym 2023 roku, a wcześniejszy jego gol to gol w zespole właśnie Stali Mielec, gdy strzelił przeciwko Warcie Poznań w listopadzie 2022 roku. Hamulić w tym roku kończy dopiero 24 lata, więc jeszcze ma trochę czasu, żeby się również rozwinąć. Ja jakoś tak jestem dziwnie spokojny o rozwój tego piłkarza, chociaż będzie miał teraz kilku zawodników do rywalizacji, więc tu może mieć spory problem z Rondiciem i z Sobolem, ale moim zdaniem sobie poradzi i to jest fajna historia, że wraca się też do Ekstraklasy, żeby się odbudować na rok, bo to jest roczne wypożyczenie z Tuluzy, więc uważam, że spokojnie przez ten rok może zagrać nieźle i jeszcze wrócić do Tuluzy i może znów cieszyć, a może w końcu cieszyć swoją grą swój klub z Tuluzy. Do Legii z Ligy Du przychodzi Miguel Alfarella, czyli napastnik o warunkach 1,73 m, dosyć szybki. No piłkarz, który w zeszłym sezonie grał właśnie na zapleczu francuskiej ekstraklasy i tam radził sobie naprawdę nieźle. Grał w Bastii, strzelił 12 goli i zanotował 2 asysty, ale naprawdę ta jego cała historia piłkarska jest niezwykle ciekawa.
Jest wychowankiem francuskiego Le Havre, którym spędził 15 lat, ale klub ten nie zaproponował mu kontraktu profesjonalnego, co sprawiło, że musiał po prostu iść do pracy i przez 6 miesięcy pracował na budowie, potrzebował też pieniędzy, bo w wieku 19 lat urodziło mu się dziecko. No i po pół roku dał sobie szansę, grając w klubie Gonfreville na 5 poziomie rozgrywkowym, a już po miesiącu wskoczył ligę wyżej do FC Annecy. Udało mu się wybić i po 3 sezonach trafił do Paris FC, czyli do zespołu z drugiej ligi francuskiej, ale tam nie do końca spodobało się jemu i też jego rodzinie, nie potrafił się zaklimatyzować, dlatego odszedł do Bastii, gdzie przez 2 sezony był naprawdę bardzo ważną postacią, co pokazują też jego statystyki z ostatniego sezonu. On też bardzo liczył na to, żeby wyjechać z Francji, więc gdy przyszła oferta, gdy wcześniej kontaktowała się z nim Legia, no to był bardzo za tym transferem, dlatego teraz trafia do Legii. Na pewno będzie teraz rywalizował z Markiem Gualem, może też z Blażem Kramerem, z Tomaszem Pekhartem, więc ta rywalizacja będzie teraz naprawdę na wysokim poziomie, ale też dzięki temu Legia tworzy sobie kadrę, która no, będzie mogła grać na kilku frontach, więc bardzo mnie ciekawi, jak ten piłkarz się wpasuje w ten zespół, no bo też jest troszeczkę innym zawodnikiem, nawet pod względem fizycznym, niż na przykład Kramer czy Pekhart. Pewnie technicznie też troszeczkę gorszy od Guala, ale na pewno nieco szybszy. A teraz czas na 2 transfery wychodzące z Legii Warszawa, mianowicie Maciej Rosołek odchodzi do Piasta Gliwice, piłkarz, który w sumie to rozegrał 130 meczów w Legii Warszawa. Kiedy to minęło? Piłkarz, który debiutował w sezonie 19-20 w polskiej ekstraklasie właśnie w barwach Legii, był przez chwilę nawet wypożyczony do Arki Gdynia, ale szybko zawsze wracał, był ceniony za swoją pracę w zespole, za to, że nawet gdy nie grał, to i tak zawsze tak samo trenował, no i do tej pory mówi tak o nim też Gonzalo Feo i bardzo tego piłkarza ceni, mimo tego, że wiedział, że też no, w tym sezonie w Legii szansy nie dostanie. Do Piasta przechodzi definitywnie. Jest to piłkarz, który statystyk nie ma jakichś świetnych, ale też nie ma tak słabych, jak wam się wydaje. W zeszłym sezonie 5 goli, 6 asyst, w poprzednim 5 goli, 3 asysty, wcześniej 4 gole, 5 asyst, więc jakieś tam przeciętne liczby zrobił, więc myślę, że w sezonie może tyle Piastowi zagwarantować i to nie byłby jakiś pewnie zły wynik, bo jak dotąd Fabian Piasecki przez cały swój pobyt w Piaście, czyli jakoś od zimy, no, trafił zaledwie do siatki 2 razy. Tak czy inaczej, Rosołek już teraz jest dwukrotnym mistrzem Polski z Legią, no i ma dopiero 22 lata. A drugi transfer, o którym już wspominałem, to oczywiście Makana Baku, czyli piłkarz, który i tak już ostatnie pół roku był na wypożyczeniu w Ofi Kreta. Tam zagrał 17 spotkań, zdołał nawet trafić do siatki. No ale mimo wszystko Ofi Kreta nie zdecydowało się na wykup tego piłkarza, ale trafia do innego zespołu również z greckiej ekstraklasy, czyli do Atromitosu Ateny. Atromitosu, który zakończył sezon wyżej od Krety, no więc w sumie chyba transfer wyszedł mu na dobre. Legia już od jakiegoś czasu chciała się tego piłkarza pozbyć, no i w końcu pozbyła się go już na stałe, nie żadne wypożyczenie, tylko odchodzi definitywnie. Jest to piłkarz, który też w Ekstraklasie na pewno został zapamiętany najbardziej z tej swojej jednej rundy, gdy przyszedł na początku 2021 roku do Warty Poznań i tam strzelił 6 goli, zanotował 2 asysty i po prostu zrobił niezłą furorę, no ale później już tak dobrze nie było. Pobyt w Legii zakończony. A teraz seria naprawdę bardzo mocnych transferów do Beniaminka, czyli do GKS-u Katowice, który naprawdę nieźle się zbroi. Rafał Strączek wraca do Ekstraklasy i trafi właśnie do Beniaminka. Wyjeżdżał z Polski w lecie 2022 roku po 2 sezonach spędzonych w Stali Mielec, gdzie był podstawowym bramkarzem i też zasłużył sobie na transfer do Bordeaux, które jeszcze gdy to ogłoszono było w Ligue 1. Strączek trafił do klubu już jednak po spadku do Ligue 2 i w pierwszym sezonie nie miał lekko, w pierwszym zespole zagrał tylko 6 meczów. Popełniał też sporo błędów, jeżeli macie ten filmik, który swego czasu krążył po internecie z kompilacją jego złych zagrań, no to oczywiście podeślijcie linka, ja niestety nie mogłem za bardzo tego znaleźć, no ale jest to dosyć komiczne, więc nie miał tam łatwo. W ostatnim sezonie wreszcie zaczął grać, ponieważ zagrał w 16 spotkaniach, no ale zaczął jako jedynka, a tak naprawdę skończył grać już w grudniu, później już żadnej szansy w drugiej lidze francuskiej nie dostał, więc nie dziwię się, że wraca też się odbudować kolejny taki zawodnik, który w Ekstraklasie będzie chciał to zrobić i myślę, że wciąż ma jeszcze na to szansę, bo dalej jest jeszcze młody, 25 lat, no to spokojnie jeszcze sezon 2 dobre w Ekstraklasie i może znowu wyjeżdżać. Kolejny transfer, o którym już wspominałem wcześniej, który no w końcu doszedł do skutku, który już toczył się chyba z miesiąc, szczerze powiedziawszy, jak sobie tak przewinę w pamięci na szybko. Bartosz Nowak trafia do GKS-u Katowice i uważam, że to jest super transfer dla Beniaminka, który dodaje im w ataku jakieś 40% nawet. No dobra, może nie 40, koło 30%.
Tak mi się wydaje. W każdym razie to jest piłkarz, który gwarantuje naprawdę dużą liczbę asyst, dużą liczbę goli. Naprawdę zawodnik, który w Ekstraklasie już się sprawdził i to przez kilka lat, nie przez sezon czy dwa. Piłkarz, który zasługuje zdecydowanie na to, żeby być główną, bardzo ważną postacią zespołu. Grał w Stali Mielec, grał w Górniku Zabrze, grał w Rakowie Częstochowa, z którym został mistrzem Polski, więc cały czas ten zawodnik szedł w górę. No może teraz nieco regres odchodząc do Beniaminka, no ale mimo wszystko, tak jak widzicie te liczby, no to gwarantuje naprawdę na wysokim poziomie. Więc nie muszę mówić, jak ważny może to być piłkarz doświadczony w Ekstraklasie dla zespołu będącego też Beniaminkiem Ligi. W moim odczuciu game changer. Trzecim transferem z ostatniego czasu jest ściągnięcie Mateusza Kowalczyka na roczne wypożyczenie. To jest piłkarz, który zagrał kapitalny sezon 22-23 w pierwszej lidze, gdzie pomógł ŁKS-owi w awansie do Ekstraklasy, strzelając 6 goli i notując 4 asysty. No i nawet w Ekstraklasie zagrać nie zdążył, bo już za 1,2 miliona kupiło go Brøndby. Tam do składu się nie przebił, ponieważ tam zagrał tylko w jednym spotkaniu, no i to zaledwie minutkę właśnie w pierwszym zespole Brøndby, więc myślę, że takie wypożyczenie roczne do klubu ekstraklasowego, co prawda do Beniaminka, no ale uważam, że na pewno będzie grał. Ciekawe, jak się też wkomponuje zespół, uważam, że właśnie to wypożyczenie będzie dla takiego piłkarza dobre, no i po prostu sytuacja win-win zarówno dla GKS-u Katowice, jak i dla młodego Kowalczyka. Tym razem bardzo ciekawy transfer Lechii Gdańsk, która zdecydowała się wykupić Tomasza Wójtowicza z Ruchu Chorzów, czyli piłkarza, który był w ostatnim sezonie bardzo ważną postacią dla Ruchu i to też był piłkarz, o którego starało się, no może nie pół Ekstraklasy, ale jednak kilka bardzo mocnych klubów. Podpisał umowę na 3 lata, jest bocznym pomocnikiem, tak, grał też w Ruchu, w którym występuje od samego początku swojej kariery, ma nawet kilka występów jeszcze z czasów trzeciej ligi, potem grał w drugiej lidze, w pierwszej, aż w końcu w Ekstraklasie, w której zagrał 27 meczów, strzelił 2 gole i zanotował też 3 asysty. Chciał go Raków, chciała go też Jagiellonia Białystok, no ale transfer nie doszedł do skutku. Mimo tego, że było porozumienie z klubem, mimo tego, że było porozumienie z zawodnikiem, to nie było porozumienia z agentami, którzy po prostu chcieli za dużą prowizję, na którą no Jagiellonii nie było stać, czy może było stać, ale nie chciała naginać się swoich własnych zasad, o których też niedawno mówił Łukasz Masłowski, no ale jak widać Lechię stać, więc zapłacili piłkarzowi, zapłacili klubowi i też agentom. Tomasz Wójtowicz trafia na 3 lata do Lechii Gdańsk. Kolejne karty ze swoich paczek transferowych odkrywa także Raków Częstochowa. Trafia do nich Dawid Ezech, który grał do niedawna w HJK Helsinki. 19-letni napastnik, który również jest etatowym reprezentantem młodzieżowych zespołów w Finlandii. W barwach HJK rozegrał już 18 meczów w pierwszej drużynie, zebrał po 3 gole i asysty. I tak jak wspominałem, gra na stałe w młodzieżowych zespołach Finlandii, trafia na roczne wypożyczenie do Rakowa, no ale Raków pozostawił sobie opcję wykupu, natomiast kwota ujawniona nie została. Transfer na pewno przyszłościowy, trochę jak Ante Crnaca, który no w sumie już po tym czasie w Rakowie Częstochowa powoli zaczyna dawać z siebie coraz więcej i wskakiwać właśnie na ten poziom, który pozwala myśleć o nim realnie jako o potencjalnym piłkarzu, którego będzie można sprzedać za naprawdę niezłe pieniądze. Kolejny piłkarz ogłoszony w ostatnich dniach, jeszcze przed spotkaniem pucharowym z Rygą, FC Tudor Bałuty czy Bałucy w Śląsku Wrocław, nie jestem pewien, jak się wymawia jeszcze to nazwisko, dowiemy się pewnie w niedługim czasie, jest defensywnym pomocnikiem, który grał nawet w reprezentacji Rumunii, ma 1,92 m, grał właśnie w eliminacjach do Euro 2024, jest nawet na naklejkach, które możecie sobie wklejać do albumów, no ale mimo wszystko na turniej już nie pojechał. Kiedyś miał ciekawą historię, ponieważ w 2019 roku wykupiło go Brighton, ale zagrał tam tylko jedno spotkanie, był wypożyczany do ADO Den Haag czy też do Dynama Kijów, a do Śląska trafia za darmo, więc myślę, że to jest niezły transfer. Przychodzi z Farulu Konstanta, z którym po prostu skończył mu się kontrakt, a też była sytuacja, że walczył o niego CFR Cluj, no ale był to piłkarz, który po prostu chciał również wyjechać ze swojego kraju, no i trafia do polskiej ekstraklasy. Kolejny, ale wreszcie ofensywny transfer przeprowadziła Puszcza Niepołomice. Ściągnęła Michaelisa Kosidica z AEK-u Ateny, który akurat ostatnio grał w drugiej lidze holenderskiej. W pierwszym zespole AEK-u zagrał tylko 4 mecze, więcej grał w rezerwach. No ale właśnie ostatnio na wypożyczeniu VVV Venlo w drugiej lidze holenderskiej strzelił 9 goli i zaliczył 4 asysty. Jest silny fizycznie, ma 1,91 m, więc też warunkami na pewno pasuje do stylu gry Puszczy Niepołomice. I na koniec ostatni transfer, którym akurat może się pochwalić Korona Kielce. Bartłomiej Smolarczyk z FC Dordrecht trafia właśnie do Kielc. Jest to środkowy obrońca, który w sumie to ma ciekawie poprowadzoną karierę, ponieważ
no jeszcze 2 lata temu grał w Ząbkowi Ząbki, więc no bardzo szybko jak widać poprowadzona kariera, ponieważ jest to zespół grający w czwartej lidze, a tak z czwartej ligi polskiej do drugiej ligi holenderskiej i nagle polska ekstraklasa. W drugiej lidze holenderskiej zagrał w 35 meczach, no ale około 1600 minut, więc też spora część w niepełnym wymiarze czasowym. Z Koroną podpisał umowę na 3 lata. Na ten moment wydaje mi się tak ten transfer mocno paździerzowy, no ale ten piłkarz dopiero ma 21 lat, więc no może też to jest jakaś tam inwestycja w przyszłość. Zauważyli, że jest to zawodnik, który może się jeszcze rozwinąć, natomiast no uważam, że na razie raczej nie będzie grał. Zresztą też Korona ściągnęła Pau Restę na środek obrony i podejrzewam, że to będzie piłkarz, który właśnie raczej będzie więcej występował niż właśnie Smolarczyk. Nie wiem jak wy uważacie, dajcie znać oczywiście w komentarzu. Ja uważam, że ten tydzień transferowy był naprawdę mocny, mocniejszy niż ten poprzedni na przykład. Mimo tego nawet, że Ekstraklasa już ruszyła, to jeszcze słyszy się o kolejnych potencjalnych ruchach, także no nie zwalniamy tempa i mimo tego, że sezon piłkarski ruszył, to sezon ogórkowy jeszcze się nie kończy. Dlatego będziemy takie odcinki transferowe no dodawać dalej. Także zapraszam was do oglądania mojego kanału i oczywiście do zobaczenia przy okazji kolejnych filmów.